Hej, dzień dobry, czy mnie słychać? Super, bardzo się cieszę. Dziękuję za tak liczne przybycie na moją sesję. Podczas sesji zaczniemy sobie od teorii. Postaram się w pierwsze pół godziny zmieścić w teorii. Omówimy sobie podstawowe założenia związane z prowadzeniem kampanii na LinkedIn. Omówimy sobie kilka mitów i postaramy się je obalić. Później zaproszę na krótką sesję pytań pięciominutową. Następnie wejdziemy do panelu reklamowego i postaram pokazać się Wam, jak możemy w łatwy sposób założyć kampanię reklamową. I następnie, jeśli starczy nam czasu, to również proponuję zrobić sesję pytań, tak? No bo ma to być w końcu warsztat, także postaram się skrócić tę część teoretyczną i jak najwięcej zrobić z Wami na żywo. Teraz udostępnię swój ekran. Także. Dajcie proszę znać, czy widać prezentację. Okej. Dobrze, to tak. Ja reprezentuję wirtualną Polskę Media. My jesteśmy oficjalnym partnerem LinkedIn Marketing Solutions, także skupimy się na rozwiązaniach dla marketerów, dla działów komunikacji. Delikatnie z pominięciem rekrutacji czy employer brandingu, jak również sprzedaży, ale jest tutaj również wiele innych sesji, które będą o tym mówiły. Także to taki słowem wstępu. Zaczniemy od takiego przeglądu właśnie samej platformy i narzędzi. Później skupimy się na produktach, targetowaniu i monitoringu kampanii, jak również raportowaniu oraz właśnie skupimy się później na pytaniach i odpowiedziach. Jeszcze na chwilę wejdę do okna czatu, żeby się upewnić, że wszystko jest OK. Dobra, widzę same tak, czyli wszystko w porządku. Momento. Bo coś mi się tu. O, mamy to. Okej, czyli zaczniemy od liczb. Tak jak widzicie, na świecie LinkedIn to już ponad 650 milionów użytkowników. Tak naprawdę podchodzi już pod 700 milionów, z tego co wiem. W Polsce mamy już 3,8-3,9 miliona zarejestrowanych, co ważne, należy podkreślić, użytkowników. To jest, słuchajcie, wzrost ośmiokrotny, odkąd ja zajmuję się kampaniami na LinkedInie, czyli od ponad 7 lat. Kiedy zaczynałem, to było 500 tysięcy użytkowników, obecnie podbijam po 4 miliony, także ta dynamika wzrostu serwisu jest ogromna. Na pewno największa w Polsce, podejrzewam, że również na świecie. Tak słowem wstępu. Ważne jest również, myślę, żeby wspomnieć o tym, że LinkedIn to jedna z najbardziej zaufanych platform social mediowych na świecie. No zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu, tak, gdzie mówimy tutaj o sporej ilości fake newsów, hejcie oraz botach. Na LinkedInie uświadczymy tego zdecydowanie najmniej. Każdy tutaj podpisuje się swoim imieniem, nazwiskiem, tworząc swój personal branding. Także warto o tym pamiętać, że jeśli, zwłaszcza w czasach kryzysu, zastanawiamy się nad działaniami na platformach social mediowych, no to LinkedIn jest tą najbardziej zaufaną platformą. Druga taka ważna rzecz związana z LinkedIn to, że to są prawdziwi ludzie, prawda? To jest kanał social mediowy. Myśląc tutaj o reklamie, nie kupujemy Buzz Manager Plus, gdzie tak naprawdę nie wiemy, kto tam dokładnie jest. Docieramy tutaj rzeczywiście do prawdziwych osób, typu Jeff Weiner, czy ja, czy Łukasz Trzaska. Pierwszą taką rzeczą, pierwszym mitem, o którym chciałbym wspomnieć, to, że LinkedIn to jest tak zwany skostniały serwis HR-owy dla rekrutacji. Oczywiście LinkedIn powstał jako serwis HR-owy, natomiast już od dosyć długiego czasu stara się przepozycjonować jako serwis typowo content marketingowy, gdzie możemy się dzielić wiedzą oraz czerpać tą wiedzę oczywiście od marek oraz influencerów. Tak jak widzicie, dwie z danych to jest to, że to jest 9 miliardów tygodniowo impresji, odsłon kontentu, natomiast kontentu, który nie jest ofertami pracy, jest 15 razy więcej niż tych ofert pracy. W związku z czym, jeśli dalej w świadomości części osób LinkedIn to serwis HR-owy, zdecydowanie tak nie jest. Zdecydowanie tak nie jest. Możemy tutaj dzielić się wiedzą oraz czerpać tą wiedzę jako marka oraz jako oczywiście influencerzy czy osoby posiadające ekspercki poziom w jakiejś dziedzinie. Kolejnym mitem, o którym chciałbym wspomnieć,
to, że LinkedIn to platforma tylko dla B2B. Oczywiście rok w rok, na przykład Content Marketing Institute dowodzi, że LinkedIn, jeśli chodzi o generowanie leadów B2B, to zdecydowanie platforma numer jeden. I tutaj myślę, że nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, iż LinkedIn to jest również świetna platforma dla marek konsumenckich, zwłaszcza oczywiście dla marek premium oraz luksusowych. No chociażby z tego względu, że użytkownicy korzystający z platformy to osoby z ustabilizowaną pozycją życiową, z bezpieczeństwem finansowym oraz bardziej wyedukowani niż na innych platformach. Przemawiają również za tym zarobki użytkowników na LinkedInie, tak jak widzicie, zdecydowanie odbiega to od średniej czy od innych portali społecznościowych, także i nie tylko. Także jeśli mamy tutaj w gronie słuchaczy, marketerów, marek konsumenckich, zwłaszcza premium luksusowych, to również nie należy się bać tylko tego wizerunku LinkedIna jako serwisu HR-owego, czy nawet tylko i wyłącznie serwisu B2B. Niezależnie od tego, czy to są działania dla B2B, HR-owe, czy konsumenckie, warto pamiętać o tym, że na LinkedInie docieramy do właściwych osób we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Mam tutaj na myśli oczywiście charakterystykę użytkownika, możliwości targetowania, zaufane biznesowe otoczenie oraz poziom zaangażowania użytkownika właśnie na platformie. To tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o taki overview związany z platformą. Ja tutaj patrzę na czas również. Obecnie przejdziemy do produktów, omówimy sobie je pokrótce, pomówimy również o targetowaniu oraz monitoringu kampanii. W chwili obecnej, jeśli marketer chce prowadzić działania dla marki, niestety konieczne jest posiadanie tak zwanego LinkedIn Page. Wcześniej nazywało się to, przepraszam, Company Page. To jest strona marki, strona, przepraszam, organizacji, na której możemy prowadzić komunikację. Oprócz LinkedIn Page możemy również stworzyć tak zwane showcase pages, strony marek, gdzie możemy po prostu komunikować rzeczy związane z danym zagadnieniem, z daną grupą produktową, produktem. Jeśli nie chcemy docierać do szerokiego grona, jeśli organizacja ma różne specjalizacje, możemy sobie to stworzyć właśnie w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o robienie zasięgu, generowanie leadów, tworzenie wizerunku marki, no to oczywiście tutaj z pomocą przychodzą nam narzędzia reklamowe. Zanim jednak przejdziemy do narzędzi reklamowych, chciałbym bardzo jasno podkreślić, że LinkedIn daje mnóstwo narzędzi, z których możemy korzystać niejako bezpłatnie, nie używając reklamy. Pierwszym z nich jest tak zwany Insight Tag. To jest kod, który wrzucając na nasze strony internetowe czy na domenę, pozwala nam na kilka różnych rzeczy. Pierwszą z nich jest tak zwany Website Demographics, to znaczy nie odpalając ani jednej kampanii reklamowej, wrzucając kod na stronę i konfigurując w panelu reklamowym odpowiednie strony, które chcemy trakować, śledzić, możemy spojrzeć na to, jak wygląda demografia osób odwiedzających nasze strony. Po pierwsze, jest to świetna opcja, jeśli nie do końca wiemy, kto jest naszym targetem, nie prowadzimy 10-letnich badań na temat naszej grupy docelowej, możemy zbadać, kto po prostu jest zainteresowany naszym przekazem, daną podstroną produktową. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście możemy znaleźć mnóstwo insightów mówiących o tym, kto tak naprawdę interesuje się daną tematyką. Przykładowo, jeśli jest to marka motoryzacyjna, możemy zobaczyć, jakiego rodzaju branże, użytkownicy reprezentujące dane branże najchętniej odwiedzają dane strony i oczywiście wykorzystać to również w komunikacji marketingowej. Oprócz właśnie tego bezpłatnego narzędzia, implementacja kodu pozwala nam na śledzenie konwersji, odpalenie planów remarketingowych, czy również budowę lookalike'ów, o których wspomnimy sobie później. Jeśli chodzi o formaty reklamowe, to tak jak widzicie, nie ma ich jakoś bardzo dużo. LinkedIn od zawsze dba o użytkownika, always members first, to taka zasada. I tak jak widzicie, tych formatów reklamowych są tak naprawdę cztery formaty reklamowe, ponieważ single image ad, carousel ad i video ad, to jest grupa reklam aktualizacji sponsorowanych. Mamy również text ads, dynamic ads i message ads, o których sobie opowiemy później. Bardzo ważne jest to, abyśmy wiedzieli dokładnie, jaki cel chcemy realizować, ponieważ nawiązując do tego, jaki cel chcemy zrealizować, tak, czy to jest budowanie brandu, czy to są wejścia na stronę, odsłony wideo, czy zaangażowanie użytkownika, czy dalej w lejku konwersje oraz leady. W zależności od tego wybieramy dany cel, dany model rozliczeń oraz narzędzie.
Także bardzo ważnym jest zastanowienie się nad tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć w danej kampanii reklamowej. Czasem dostajemy takie briefy mówiące o tym, że marka chce być obecna na LinkedIn, prawda? Ciężko tutaj domyśleć się dokładnie, w jaki sposób chciałaby być obecna. Także bardzo ważną rzeczą, jest jasne określenie właśnie celu naszych działań. Pierwszym takim najbardziej uniwersalnym narzędziem to są sponsorowane aktualizacje. Taka analogia do postów sponsorowanych z Facebooka. Możemy używać aktualizacji do różnych celów, od wizerunku czy awarenessu, po angażowanie, etap consideration, kończywszy na oczywiście generowaniu leadów. Aktualizację możemy sponsorować wcześniej wrzucając je na stronę firmową czy showcase page, wtedy mówimy o organizacjach organicznych, albo możemy tworzyć takie posty, aktualizacje reklamowe specjalnie pod kampanię reklamową. Na LinkedIn nazywa się to Direct Sponsored Content, natomiast ukuło się też takie określenie jak dark posty i w ten sposób możemy sobie testować różne wariacje kreacji. Kolejną sponsorowaną aktualizacją, którą możemy użyć, to jest oczywiście wideo. Możemy kolejny rok wideo w Polsce, prawda, i mobilu, także tak jak widzicie, możemy docierać również z wideo natywnym, może być to również wideo YouTube bądź Vimeo, również na telefonach komórkowych, na LinkedInie. Jest to najbardziej angażujący format w chwili obecnej, jeśli chodzi o LinkedIna, aczkolwiek nie zawsze najbardziej skuteczny, jeśli chodzi o trafik na stronę czy generowanie leadów. Kolejnym narzędziem, którego możemy użyć, to karuzela. Tutaj oczywiście możemy powiedzieć takie mini story na 10, maksymalnie 10 kafelkach, ale możemy też wrzucić tutaj różne produkty, jeżeli one są adresowane do takiej samej lub podobnej grupy docelowej i po prostu na jednej reklamie dotrzeć z różnym komunikatem do danego użytkownika. Jeśli chodzi o klikalność takich reklam, czy właśnie zaangażowanie, ona jest również mniejsza niż na standardowym, klasycznym, tak zwanym statyku. Także jeśli zależy nam na największej ilości kliknięć, najlepszym CTR-ze czy leadach, może się okazać, że najprostsza forma, czyli tekst plus grafika, będzie najskuteczniejsza. Natomiast oczywiście powinniśmy testować różne formaty w zależności od tego, jakiego rodzaju komunikację chcemy prowadzić i jakiego rodzaju materiału posiadamy. Jeśli chodzi o ten format, on jest najbardziej uniwersalny, tak jak wspominałem, dlatego tutaj kilka dobrych praktyk. Na pewno powinniśmy skupić się na dosyć krótkim tekście. Często widzę aktualizacje organiczne, które mają kilka kolumn tekstu, natomiast pamiętajmy o tym, że na większości urządzeń tekst introductory na samej górze LinkedIn i tak utnie po około 150 znakach, a mało kto klika w more, także jeśli chcemy przekazać jasny komunikat, skupmy się na 150 znakach. Kolejna rzecz to oczywiście zadawanie pytań, wrzucanie ich statystyk czy cytatów związanych z daną komunikacją, po to, aby wrzucić użytkownika, zaangażować użytkownika, a nie tylko komunikować, co chcemy przekazać. Ważną rzeczą jest też oczywiście dodanie odpowiedniego call to action, tak jak to widzicie na slajdzie, przykładowo register może działać dużo lepiej niż join, to oczywiście zależy od tego, co komunikujemy. Dobrą praktyką jest wrzucenie około 2-4 wersji kreacji na plan po to, abyśmy mogli testować tę, która działa dla nas najlepiej. Mówię tutaj nie tylko o wskaźniku CTR, ale również o poziomie konwersji. Ja później udostępnię tę prezentację, tak że będziecie mogli sobie przejrzeć również więcej dobrych praktyk czy specyfikacje po naszym mini warsztacie. Kolejnym narzędziem, o którym chciałem wspomnieć, to są reklamy tekstowe. One są bardzo słabo widoczne. CTR-y takich reklam są około 10 razy, czy nawet więcej, gorsze od klikalności reklam właśnie sponsorowanych aktualizacji. Natomiast jeśli już ktoś zobaczy taki komunikat i kliknie, bardzo często współczynnik konwersji jest wyższy i dzięki temu osiągamy niższy koszt leada właśnie za pomocą takich reklam tekstowych. To może być taki box, to mogą być 3 boxy wklejone na rektangla na LinkedInie, albo taki link tekstowy na górze platformy i tak jak mówię, opierać tylko i wyłącznie się na tym narzędziu raczej nie polecam, ponieważ klików będzie dosyć mało, ale jeśli chodzi o dopalenie jakiegoś, dołożenie jakiegoś narzędzia, czy na przykład mam jakiś materiał tak zwany evergreen, który możemy komunikować ciągle, dobrym pomysłem jest właśnie dopalenie takich ongoingowych kampanii, czy dołożenie tego narzędzia przy kampaniach leadowych. Kolejnym narzędziem,
o którym chciałbym wspomnieć, to są reklamy dynamiczne. Reklamy dynamiczne dlatego, ponieważ zaciągają na przykład nasze zdjęcie czy imię użytkownika, któremu emitujemy reklamę. I takie reklamy możemy wykorzystać dwojako. Po pierwsze do kampanii z celem website traffic bądź website conversions. I wtedy, tak jak widzicie, możemy tutaj wrzucić również tło, czyli zrobić taki, powiedzmy, a la branding również. Albo możemy użyć takich reklam do pozyskiwania followersów na profil firmowy. Tu jest jasny cel, wtedy po prostu pozyskujemy followersów, tutaj możemy generować trafik i delikatnie zahaczyć o branding. Warto o tym wspomnieć również, o tym nie wspomniałem wcześniej, przepraszam, że jeśli chcemy zbierać followersów również na reklamie sponsored content, to wybierając cel engagement, później pokażemy sobie to w panelu, możemy dołożyć do kreacji button follow i dzięki temu właśnie zbierać również bazę followersów do naszego LinkedIn bądź showcase page. Jeśli chodzi o model rozliczeń, aktualizację możemy rozliczać w modelu CPC, CPM bądź CPV. Jeśli chodzi o text ads, tam jest również CPC i CPM. Jeśli chodzi o dynamic ads, wcześniej była możliwość rozliczania reklam tylko za odsłony, obecnie możemy również rozliczać za kliki, także możemy sobie ustawić odpowiednie CPC i nie przebijemy tego danego CPC, który na przykład jest w KPI-ach kampanii, albo możemy postarać się optymalizować oczywiście to dolne CPC, przestawiając reklamę na CPM i podbijając CTR kampanii. Ostatnią formą reklamową, o której chciałbym wspomnieć, to są reklamy, obecnie to się nazywa message ads. Pewnie część z Was kojarzy tę reklamę jako tak zwany email, sponsored email. To jest jedna z najstarszych form reklamowych na LinkedInie. Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o e-maile, to są one obecnie wysyłane tylko raz na 45 dni do danego użytkownika. Wcześniej to był capping 60-dniowy. Jeśli ja na przykład dziś dostanę e-maila od LinkedIn Local, że za miesiąc jest dana konferencja, to przez następne 45 dni nie dostanę żadnego innego e-maila reklamowego. Także ten capping jest dosyć spory. Między innymi z tego powodu, ale również dzięki targetowaniu oraz dopasowanemu przekazowi, średni open rate w Polsce to około 50%. Także mamy prawie że jak w banku, że 50% osób, do których wyślemy tego e-maila, zapozna się z komunikacją. Natomiast jeśli chodzi o e-mail, on czasami kulał, jeśli chodzi o wskaźnik CTR, czyli klikalność takiej reklamy. Płacimy tutaj za wysyłkę, nie za kliki. Także LinkedIn zorientował się, że tutaj należy coś podkręcić, coś zmienić. I w niedawnym czasie dołożył tak zwany conversation ads, nową formę wysłania wiadomości na LinkedInie z grupy message ads. I jeśli chodzi o standardowego e-maila, to tutaj mamy tekst, jakieś hyperlinki, call to action, możemy wysyłać jako osoba bądź jako marka, również jest taka opcja. Natomiast LinkedIn, tworząc conversation ads, pozwala nam przygotować predefiniowany scenariusz, w którym możemy dołożyć różne call to action. Czyli tutaj mamy tylko jedno call to action, przykładowo, nie wiem, pobierz e-booka albo wejdź na stronę produktową, albo na stronę eventu, dajmy na to. E-maile fajnie się sprawdzają, jeśli chodzi o eventy, ponieważ możemy je personalizować. Możemy spersonalizować e-maila, zaciągając imię, nazwisko, ale również dodatkowe rzeczy, czyli na przykład ja przykładowo mógłbym dostać od, dajmy na to, nie wiem, marki napojów energetycznych, informację: hej Łukasz, wiemy, jak praca w branży marketing and advertising jest ciężka, napij się napoju energetycznego po to, żeby mieć więcej energii. Także możemy świetnie spersonalizować taki przekaz. Natomiast w reklamach konwersacyjnych możemy wrzucać tutaj różne call to action. Możemy odesłać użytkownika na stronę produktową, aby poczytał sobie więcej. Możemy dodać baton zapraszający go na jakiś event oraz dodać na przykład baton, gdzie może sobie pobrać white paper czy jakiś raport, zostawiając nam leady bezpośrednio na kreacji. Także mając z tyłu głowy to, że nie zawsze do końca wiemy, gdzie dany użytkownik jest w lejku sprzedażowym, możemy mu dać wybór i pozwolić wykonać taką akcję, na którą jest po prostu przygotowany. Ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o formaty reklamowe, o których chciałbym wspomnieć, to są tak zwane lead gen forms. Z Facebooka pewnie znacie to jako lead adsy, czyli zamiast kierować użytkownika na zewnątrz przy kampaniach leadowych, możemy do kreacji dołożyć taki format leadowy i pobierać leady bezpośrednio na kreacji. Dlaczego mamy to zrobić? No chociażby dlatego, że takie leady najczęściej są około 3, a nawet do 5 razy tańsze lub więcej w porównaniu do takich konwersji przez stronę internetową. Użytkownik w łatwy sposób może zostawić leada, te dane zaciągane są z profilu, możemy tutaj włożyć do 7 różnych danych, które chcemy pobrać od użytkownika, możemy tutaj włożyć pola customowe, czyli na przykład, jeśli, nie wiem, dana firma wymaga, aby NIP był w leadzie,
to również możemy dodać takie pole. Możemy tutaj dodać różnego rodzaju zgody obowiązkowe bądź nieobowiązkowe związane z GDPR-em i przetwarzaniem danych osobowych. Także taki format jest w pełni przystosowany właśnie do generowania leadów również w czasach GDPR-u. Co ciekawe, taki format możemy również zintegrować z naszym CRM-em po to, aby te leady odkładały się bezpośrednio w panelu, bezpośrednio w CRM-ie i tam sobie je odpowiednio segmentować. Okej, czyli omówiliśmy sobie z grubsza formaty reklamowe. Tak jak powiedziałem, jest ich dosyć niewiele. To są aktualizacje, które są w feedzie informacji. Zwykle druga aktualizacja, którą możemy zobaczyć, jest sponsorowana oraz kolejne. To są różnego rodzaju message ads, które możemy zobaczyć w skrzynce odbiorczej oraz to reklamy dynamiczne, które możemy zobaczyć na placemencie rektangla w serwisie, jak również text ads, które są ukryte właśnie, widoczne na przykład na rektanglu bądź w linku tekstowym na górze serwisu. Okej, kolejna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to są możliwości targetowania. Jest ich cała masa, tak jak widzicie. Przejrzymy je sobie już konkretnie, wchodząc do panelu reklamowego. Moja podpowiedź jest taka, aby nie zawężać zbytnio tego targetowania. Kiedyś z LinkedIn mieliśmy takie szkolenia pod hasłem Go Broad or Go Home. Chodzi tutaj o to, że czasami w różnych organizacjach różne osoby piastują różne formy i te nazwy stanowisk są oraz funkcje są różne, także nie zawsze do końca wiemy, kto tak naprawdę jest decyzyjny, czy wpływa na te decyzje w danej organizacji, w związku z czym dobrym pomysłem jest zacząć szerzej i później zawężać, wykorzystując możliwości analityki na LinkedInie, o których sobie wspomnimy później. My najczęściej w kampaniach używamy w Polsce, jeśli chodzi o potencjał, około 4 milionów użytkowników, zawężamy zwykle o takie kryteria jak company industry, czyli branża reprezentowana przez użytkownika, wielkość tej firmy, czyli company size, pełniona funkcja. Dla LinkedIna ja mogę być na przykład sprzedawcą, konsultantem czy business developmentem, dajmy na to. Oczywiście job seniority. Seniority możemy wymieniać sobie na przykład z latami doświadczenia. Jeśli to są jakieś większe rynki, często dodajemy na przykład również skillsy, czy niedawno pojawiły się w panelu również zainteresowania, także mamy tutaj troszeczkę więcej behaviorala, oprócz tych danych deklaratywnych z profilu, przypomnijmy sobie, które są zwykle dużo bardziej trafne niż w innych bazach marketingowych, możemy tutaj dołożyć również właśnie behavioral związane z zainteresowaniem użytkowników, są również kryteria związane ze szkolnictwem oraz dodatkowe opcje, o których opowiem troszeczkę później, na następnym slajdzie. Także jeśli chodzi o dodatkowe opcje, targetowania, możemy również targetować do list mailowych oraz do nazw firm. Ostatnio taka modna nazwa, która się ukuła account-based marketing, czyli jeśli segmentujemy sobie klientów po nazwach firm, możemy właśnie z różnego rodzaju komunikacją docierać do różnego rodzaju pracowników. Możemy również retargetować użytkowników odwiedzających dane strony internetowe, jeśli wrzucimy sobie kod na stronę, o którym wspomniałem na początku, oraz tworzyć tak zwane lookalike'i z cookiesów bądź z list, które wrzucamy do panelu, po to, aby docierać do użytkowników podobnych, które nam buduje tutaj właśnie serwis. Jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, której nie zobaczymy w panelu, tak jak mówiłem, ja reprezentuję Wirtualną Polskę i my obecnie jesteśmy oficjalnym partnerem LinkedIn Marketing Solutions w Polsce. Także oprócz tych standardowych kryteriów, które sobie pokrótce przed chwilą omówiliśmy, wspomnimy o nich również w panelu, mamy do dyspozycji również tak zwane custom segments czy persony, których możemy używać właśnie przy współpracy z partnerem. Z takich ciekawszych to jest na przykład IT Committee dla marek docierających do decydentów IT, to może być mass affluent, czyli jeśli to jest marka premium na przykład, chce dotrzeć do osób majętnych w cudzysłowie, możemy użyć takiego segmentu, czy przykładowo na przykład dla linii lotniczych, czy dla ubezpieczeń podróżniczych, moglibyśmy użyć segmentu business traveler, dajmy na to. Także warto pamiętać o tym, że czasami mamy również dodatkowe opcje, nie tylko te, które widzimy w panelu reklamowym. Okej. Kilka dobrych praktyk, jeśli chodzi o targetowanie. To, co mówiłem na początku, starajmy się najpierw zacząć szerzej i dopiero później zawężać, patrząc na to, co działa, co nie. Jeśli zastanawiamy się, czy nasza grupa nie jest za duża bądź za mała, to możemy przyjąć, oczywiście to zależy totalnie od konkretnego przypadku, natomiast możemy przyjąć, około 100-300 tysięcy użytkowników na większych rynkach, czyli jeśli ta grupa jest szersza, jest ok. Nie powinniśmy schodzić poniżej 50 tysięcy użytkowników. To już nawet nie chodzi o to, że LinkedIn jako wydawca chce zarobić, prawda, na tych odsłonach czy klikach. Chodzi tutaj o to, o czym wspomniałem, że nie zawsze do końca wiemy, kto jest tym decydentem czy osobą wpływającą na decyzję w danej firmie.
A po drugie, chodzi tutaj o to, że bez wystarczającej ilości osłon i klików, no tych rezultatów w postaci do ulejka również nie będzie zbyt dużo, prawda? Także tak możemy przyjąć. Oczywiście testujmy różne formy targetowania. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Możemy wrzucać różnego rodzaju targetowania, testować, które jest dla nas korzystniejsze, które nie, po to, aby ten efekt oczywiście podbić. No i oczywiście testujmy różne rozwiązania. Ja dodałbym jeszcze od siebie, aby nie wrzucać więcej niż 3-4 kryteria targetowania połączone w koniunkcji w panelu, ponieważ wtedy zwykle zbytnio ograniczamy sobie właśnie targetowanie. Okej, jeśli chodzi natomiast o monitoring kampanii i raporty, to oczywiście mamy do dyspozycji podstawowe parametry w panelu, takie jak kliki, CTR-y, engagement rate, poziom CPC, CPM i tak dalej, ale mamy też dodatkowe opcje, które są unikalne dla tej platformy, na przykład raporty demograficzne. I tutaj, tak jak wspominałem na początku, wrzucając insight na stronę, nie odpalając kampanii, widzimy sobie demografię osób odwiedzających dane strony, natomiast takie raporty również możemy zamawiać, jeśli chodzi o kampanie płatne. I tutaj chciałem Wam pokazać, napomknąć tak naprawdę o takim przykładzie kampanii, o przykładzie raportu Demographics, gdzie wyciągnąłem dane dotyczące konwersji. Skupmy się na przykład na poziomie seniority. I tak jak widzimy, conversion rate, jeśli chodzi o tego typu kampanie, tutaj najwyższy mamy na poziomie director, VP, manager, natomiast najniższy na poziomie senior i owner przykładowo. Jeśli chodzi o seniora, no to jak się pewnie domyślacie, to jest spora część użytkowników z targetu, tak jak tutaj widzicie po klikach, także wyłączać go z targetu, mimo że ma słabszy conversion rate, to może nie jest dobry pomysł, ponieważ ilość odsłon i klików nam spadnie w dużej mierze, ale już na przykład widzimy, że poziom owner, właściciel, konwertuje dużo gorzej niż poziom VP, director czy manager. Dzięki temu możemy optymalizować kampanię również po demografii, nie tylko po skuteczności reklam, TTR-ze czy podstawowych wskaźnikach, ale również właśnie jeśli chodzi o poziom demografii. Okej. Kolejną rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to są już ostatnią tak naprawdę, jeśli chodzi o część teoretyczną, to jest możliwość zamawiania dodatkowych raportów u oficjalnego partnera, czyli na przykład Wirtualnej Polski. Mowa tutaj o raporcie Content Marketing Score, gdzie możemy, mówiąc w skrócie, zrobić benchmark konkurencji, czyli sprawdzić, jak plasuje się nasza obecność jako marki na LinkedInie versus konkurencja. No i oczywiście w toku ewaluacji możemy sobie sprawdzać, co należy robić lepiej, co gorzej. W takim raporcie mamy do dyspozycji na przykład zasięgi oraz zaangażowanie, które generujemy jako marka. Jest tam podział mówiący o tym, jak na zasięgi i zaangażowanie wpływa na przykład aktywność użytkowników na LinkedInie, ale również reklama, o której sobie tutaj opowiadamy. Także jeśli ktoś jest zainteresowany pogłębieniem właśnie wiedzy, jak marka obecnie plasuje się na LinkedInie versus konkurencja, też oczywiście zachęcam serdecznie później do zaproszenia mnie na LinkedInie i odbycia konsultacji. Okay, teraz przechodzimy sobie do pytania. Wchodzę z powrotem do czatu. I teraz bym poprosił o jakieś pytania, jeśli można. Czy są jakieś pytania może? Segmenty, o których wspomniałem, tak zwane custom segments czy persony, niestety nie są dostępne w panelu, są dostępne dla organizacji, które z nami współpracują. Natomiast to jest tak, że LinkedIn bardzo często udostępnia później te rzeczy, które najpierw testowane są u partnerów, czy tam na jakiejś małej ilości klientów. Także myślę, że część z nich niedługo będzie dostępna. Takim przykładem są na przykład osoby poszukujące pracy. Jest taki predefiniowany segment, którego my możemy używać, ale ja zauważyłem, że ostatnio w panelu pojawił się również taki segment, postaram się pokazać go za chwilę, jak zareagujemy się właśnie do panelu. Widzę pytanie również o wysyłanie e-maili reklamowych jako firma. Faktycznie ta opcja była wcześniej dostępna tylko u partnera, ale z tego co wiem, to ma być uwolnione albo nawet już jest, także przepraszam, że nie odpowiem zarejestrowo na to pytanie, natomiast jeśli jeszcze nie jest dostępna, to na pewno będzie w niedługim czasie. LinkedIn Insight tak tylko pod kampanię. No właśnie nie tylko. Tak jak wspomniałem na początku, nawet jeśli nie mamy budżetu, czy po prostu nie planujemy w chwili obecnej kampanii, możemy wrzucić taki kod na strony, skonfigurować w panelu w odpowiedni sposób to, jakiego rodzaju stron czy podstrony chcemy trackować i po prostu właśnie sprawdzić, kto odwiedza te strony. Mieliśmy taki case z pewną marką motoryzacyjną, że ona była nie do końca przekonana, jeśli chodzi o działania na LinkedInie, no głównie chodziło tutaj o stawki jednostkowe,
No i zaproponowaliśmy im, żeby właśnie wrzucili taki kod i zobaczyli, kto wchodzi na te strony i czy warto właśnie nawet z wyższą stawką docierać do takich osób. No i oczywiście tam wyszło nam w tych analizach, że to są wysokie stanowiska menedżerskie z branż typu IT czy marketing i na tej podstawie właśnie mogliśmy sobie dalej później o tym rozmawiać. Także jeśli chodzi o insight, tak, nawet przed kampanią jest to dobry pomysł, aby go wrzucić, ponieważ zbieramy sobie wtedy dane, również cookiesy, które później możemy wykorzystać do remarketingu oraz do budowy lookalike'ów, o których wspomniałem wcześniej. Okej, słuchajcie, czy są jakieś jeszcze pytania może? Troszeczkę nam się przesunęły te warsztaty, nie jestem przekonany do końca, do kiedy mam czas, natomiast postaram się teraz wejść do panelu reklamowego i tak jak wam obiecałem, założymy sobie taką pierwszą kampanię, czyli wchodzimy sobie do panelu, jak już mamy założone tak zwany business account, czyli konto podpięte pod LinkedIn page albo showcase page, bo tak jak wspomniałem na początku, pamiętajcie proszę, że w chwili obecnej nie możemy odpalić żadnej kampanii nie posiadając LinkedIn page albo showcase page, wcześniej była taka możliwość, chociażby jeśli chodzi o reklamy programatyczne, natomiast LinkedIn wycofał się z programatika i obecnie mam tylko natywne formaty. Także tworzymy sobie business account, zakładamy sobie daną grupę reklam, możemy sobie stworzyć różne kampanie i grupować je. Tak jak widzicie, tutaj założyłem grupę reklam LinkedIn Local Virtual i przechodzimy właśnie do założenia swojej pierwszej kampanii. Klikamy w button Create Campaign i pierwsze, co musimy zrobić, tak jak powiedziałem, ustalenie naszego konkretnego celu kampanii. My może spróbujmy sobie z Websites Visits, to będzie takie najbardziej uniwersalne, bo często ten trafik jest jednym z głównych KPI-ów, prawda? Także, nie wspomniałem o tym. Jeszcze do niedawna nie było możliwości zobaczenia w panelu zasięgu naszych kampanii, czyli reach, natomiast obecnie mamy w panelu dostęp zarówno do wskaźników reach, jak i frequency związanych z cappingiem na użytkownika, bo tak jak pewnie część z Was wie, a część może nie, niestety nie mamy możliwości ustawienia cappingu, czyli ograniczenia ilości odsłon reklamy na danego użytkownika w panelu, natomiast z moich doświadczeń cupping w raportach, które przesyłamy w average frequency, po prostu nie przekroczył 5 lub 6, nawet podczas długich kampanii. Także mimo to, że nie mamy możliwości wrzucenia cappingu w system, no to możemy być pewni, że algorytm LinkedIn czuwa w odpowiedni sposób na tym, żeby kolokwialnie mówiąc nie przepalać naszych odsłon i żeby ta skuteczność była większa. Także na samym początku wybieramy sobie cel kampanii. Tak, po spotkaniu postaram się udostępnić prezentację, nie wiem w jaki sposób będzie można pobrać, natomiast oczywiście będzie można do niej jakoś dotrzeć. Jakie średnie budżety Pan proponuje wyżywać w promocji na LinkedIn w skali miesiąca? No to zależy oczywiście od produktu i generalnie od grupy docelowej, prawda? No jeśli ona jest bardzo wąska, to pewnie trochę mniej, jeśli większa, to troszeczkę więcej. Także ciężko mi naprawdę odpowiedzieć na takie pytanie. Minimalna dzienna stawka emisji na LinkedInie to jest 10 euro, ile dobrze pamiętam. Także nie wiem, 5 tysięcy złotych miesięcznie, może coś w ten sposób. Zależy, ile chciałaby tutaj Pani Sandra testować narzędzi i tak jak mówię, jak szeroka jest grupa docelowa oraz jakie są KPI, jeśli chodzi o traffic, reach czy ilość leadów, prawda? To wszystko zależy tutaj od takich wewnętrznych ustaleń strategicznych. W jaki sposób wybór typu celu kampanii wpływa na kampanię? To jest bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, wybierając konkretny cel, mamy możliwość wybrania różnych odpowiednich narzędzi. Po drugie, system optymalizuje pod ten cel. Czyli jeśli wybierzemy sobie na przykład brand awareness, to system będzie szukał odsłon, tak? Nie będzie szukał wtedy klików, tylko odsłon. Jeśli wybierzemy sobie website visits, to system, algorytm będzie szukał klików. Jeśli wybierzemy sobie engagement, to system będzie szukał użytkowników, którzy angażują się w reklamę, czyli nie tylko klikają w link, żeby się przeklikać, czy dokonać konwersji, czy kupić coś, ale również będzie szukał użytkowników, którzy klikają jakąś reakcję, tak? Stary like, share, comment. Ale co za tym idzie również, płatność będzie również wtedy za te wszystkie kliki, a nie tylko za kliki w link. Przy video już oczywiście system będzie szukał odsłon wideo, przy leadach generowania leadów, konwersji, czy dropa clickans przy kampaniach rekrutacyjnych. Jeśli chodzi o nomenklaturę LinkedIna, to lead generation, chodzi tutaj o to, że leady generowane są na kreacji, lead gen forms, o czym wspomnieliśmy sobie na prezentacji,
Jeśli chodzi o website conversions, to są takie standardowe konwersje przez www, przez landing page. Dobrze, wybierzmy sobie website visit i tak, pierwsze co robimy, to możemy sobie wybrać w ogóle predefiniowany segment, tutaj predefiniowany segment z dostępnych. Ich jest kilka, to są inne segmenty, o których ja wspomniałem przy custom segments, natomiast również nie mniej oczywiście ciekawe. Często dostawaliśmy zapytania od marek samochodowych, ale w kontekście B2B, aby dotrzeć do menadżerów flot, czy osób związanych na przykład z logistyką szeroko ujmując, no i ciężko nam było znaleźć wystarczająco ilość job titles, natomiast tu jest taki, o ile dobrze pamiętam, segment Logistic and Supply Chain Professionals, tak jak widzicie. Także możemy sobie to kliknąć i system nam proponuje taki predefiniowany scenariusz. Możemy też korzystać z tych, które sobie wcześniej utworzyliśmy sami, albo możemy je wybrać, tak jak tutaj widzicie w panelu. I tak, pierwsze co robimy, to jest wybór oczywiście regionu geograficznego. To może być użytkownik, który przebywa na stałe w danej lokalizacji, bądź po prostu odwiedza jako IP daną lokalizację. My sobie wybierzmy Poland. Tak jak widzicie, mamy 3,9 już miliona, przy czym pamiętajcie, to są zarejestrowani użytkownicy, aktywnych jest niestety zdecydowanie mniej, ale i tak dużo więcej niż jeszcze jakiś czas temu, warto o tym wspomnieć. Nie mam tu konkretnej danej, ale poziom aktywności użytkowników LinkedIna wzrasta w rekordowym tempie w ostatnich czasach, no dzięki oczywiście głównie temu contentowi, tak, którym możemy się dzielić i który możemy czerpać właśnie z platformy. Druga rzecz to jest, czyli wybieramy sobie daną lokalizację, druga rzecz to jest wybór języka. Tutaj wybieramy język, który ma użytkownik jako... który użytkownik ustawi sobie jako swój interfejs, tak? Czyli ja na przykład korzystam z English, ponieważ większość nowych funkcji wchodzi pierwsze właśnie na, co pewnie nie jest dziwne dla Was, na wersję językową angielską. Natomiast oczywiście sporo osób w Polsce, tak jak widzicie, 3,9, sporo osób w Polsce korzysta z LinkedIna z interfejsem polskim. Tak jak widzicie, to jest różnica 900 tysięcy osób, czyli całkiem sporo, prawda? Czyli pamiętajmy o tym, że jeśli ustawimy sobie profile language Polish, zrobimy kreację po polsku i landing page, strona docelowa jest również w danym języku, bo to wszystko musi być oczywiście jednakowe, no to nie dotrzemy do tych 900 tysięcy użytkowników, którzy mają wersję English, bo jeśli wybieramy wersję English, to tak naprawdę docieramy do wszystkich wersji językowych portalu. LinkedIn uważa język angielski jako taki uniwersalny po prostu i tak to się odbywa. Dalej możemy zamierzać oczywiście o kolejne kryteria targetowania, o których sobie wspomnieliśmy wcześniej. I to są takie atrybuty związane z firmą, z demografią, z edukacją, z doświadczeniem zawodowym czy zainteresowaniami oraz poszlakami, może tak to przetłumaczmy. I tak jak widzicie w company mamy tutaj mnóstwo rzeczy, najczęściej korzystamy z jakichś z branż, ale oczywiście jest też dużo innych opcji, taki tip. Wcześniej realizując kampanie nakierowane na generowanie followersów, docieraliśmy również do danych followersów, do obecnych followersów, natomiast obecnie możemy wykluczyć followersów, przepraszam, danej marki, dzięki czemu podbijamy oczywiście te rezultaty i zgarniamy tylko followersów, którzy jeszcze nas nie obserwują. Dla uproszczenia ja proponuję zrobić taką kampanię może dla marek B2C, które chcę dotrzeć na przykład do zamożnych osób, czyli możemy sobie przykładowo wybrać poziom seniority, na przykład dyrektor wzwyż. Tak jak widzicie, ten zasięg nam tutaj się ogranicza. Mamy już ponad 460 użytkowników, którzy reprezentują przynajmniej dyrektorskie stanowisko. Jeśli chcemy zawężać dalej, możemy dodać na przykład zainteresowania. Tak jak wspomniałem, przy custom segments mieliśmy osoby, które poszukują pracy, natomiast obecnie mamy tutaj job seeker już w panelu, także możemy z tego skorzystać samodzielnie w panelu kartą kredytową, niekoniecznie nawiązując współpracę z partnerem LinkedIn, ale mamy tutaj masę również innych bardzo ciekawych kolejnych opcji targetowań. Dla mnie osobiście jedną z ciekawszych, jeśli na przykład robimy kampanię czy jakieś oferty dla marki, dajmy na to, nie wiem, telefonów komórkowych czy B2B, które chce dotrzeć właśnie do osób, czy na przykład z aplikacją mobilną, możemy w chwili obecnej wybrać preferowane przez użytkownika urządzenie. To jest z mojej perspektywy bardzo ciekawe. Mamy oczywiście też sporo zainteresowań, o których wspomniałem, to jest swoistego rodzaju nowość, to jest około miesiąc, dwa obecnie na platformie, które dalej rozwijają się na kolejne podkategorie. I jeżeli chodzi o nowości, to chyba tyle. A tu jest, tak jak mówiłem, standard
związane z firmą, z demografią użytkownika, edukacją czy doświadczeniem zawodowym. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ale możemy też na przykład wybrać, tak jak wcześniej mówiłem, alternatywę z custom segments. Ja tu sobie załaduję mass affluent, czyli osoby, gdzie LinkedIn podejrzewa, że one mają około 100 tysięcy dolarów bądź ekwiwalent oczywiście na inwestycje, czyli osoby majętne. Wspominam tutaj o tym, żeby po prostu testować różne opcje targetowania, ponieważ jeśli dotrzemy na przykład tylko do stanowisk dyrektorskich, no prawdopodobnie nie dotrzemy na przykład do prawników, prawda? Mało który prawnik ma dyrektor, czy wyżej w stopce. Także działając między innymi za przykładem takiego segmentu, dotrzemy również właśnie na przykład do prawników, lekarzy prawdopodobnie, do których nie dotarlibyśmy, ustawiając tylko grupę Director Plus. I kiedy ja zaczynałem pracę przy kampaniach reklamowych, korzystaliśmy z DoubleClicka, czyli za serwera Google'owego, i tam oczywiście mogliśmy budować różnego rodzaju ciągi logiczne, używając alternatywy bądź koniunkcji. LinkedIn później z tego zrezygnował, czyli jeśli chcielibyśmy przetestować sobie Mass Affluent i Director Plus, musielibyśmy utworzyć dwa plany kampanii, natomiast obecnie możemy sobie na jeden plan kampanii, tak jak widzicie tutaj, wrzucić właśnie różne opcje targetowania i docierać do osób właśnie z Polski, ze wszystkimi wersjami językowymi LinkedIna, które reprezentują grupę Mass Affluent bądź mają przynajmniej dyrektorskie stanowisko. I takich osób jest, tak jak widzicie, 55 tysięcy użytkowników, czyli niecałe 100 tysięcy użytkowników nie pokrywa się, jeśli chodzi o mass affluent i poziom dyrektorski. Możemy oczywiście dalej zawężać sobie to targetowanie, w zależności od tego, jak ma wyglądać grupa docelowa. Możemy też wykluczać targetowania oraz używać tak zwanych matched audiences, czyli remarketingu na cookies, list, które wcześniej wgraliśmy, to mogą być listy z nazwami firm bądź adresy mailowe. Warto wspomnieć również o tym, że LinkedIn w niedługim okresie to już jest testowane na wybranej ilości klientów, udostępni nam możliwość remarketingu również z otworzeń wideo, w zależności od tego, jak dużo wideo zostanie obejrzane przez danego użytkownika. Także przy kampaniach B2B często borykamy się z problemem małej ilości cookiesów. Natomiast jeśli chodzi o to, że właśnie marka B2B w chwili, w obecnych czasach postawi na komunikację wideo tych użytkowników do kampanii remarketingowych, będzie dużo więcej i będziemy mogli lepiej wykorzystywać właśnie zebrane w górze lejka informacje, przechodząc właśnie w dół tego lejka. Tutaj pamiętajcie również o tym, że z defaultu zaznaczony jest Enable Audience Expansion. Natomiast tutaj nie do końca nie wiemy, do kogo LinkedIn będzie rozszerzał te działania, także pamiętajmy o tym, że jeśli mamy jasno sprecyzowaną grupę docelową, aby odznaczyć ten element, ponieważ dotrzemy do szeroko. Z mojej perspektywy przy kilku kampaniach B2B, które się dosyć słabo wyrabiały, target był wąski, żeśmy włączyli to kryterium, no i reklama szła dosyć szeroko. Także może niekoniecznie rekomenduję to rozwiązanie, no chyba że mamy grupę docelową na tyle szeroką, że nie zrobi nam to różnicy, albo po prostu chcemy to przetestować. Dalej wybieramy różnego rodzaju narzędzia, tak jak mówiliśmy, reklamę z grafiką, karuzele, wideo, text ads, spotlight ad, czyli reklama, która dynamic ad, który kieruje na www. Gdybyśmy wybrali cen engagement, moglibyśmy wybrać również follow company ad, tak? Czyli tam reklamę, dzięki której możemy pozyskać nowych followersów, formę message ad, czyli taki standardowy in-mail oraz właśnie nowość conversation ad, dzięki któremu możemy wrzucić do reklamy predefiniowany scenariusz. To jest trochę coś takiego jak bot na Facebooku, nie wiem, dajmy na to Dominos, no z tym, że ten scenariusz jest właśnie predefiniowany wcześniej. Tutaj opcją kolejną, którą mamy, to jest LinkedIn Audience Network. W Polsce, o ile mnie pamięć nie myli, jeszcze to nie działa. Tutaj chodzi o to, że na wybrane większe rynki możemy docierać również do użytkowników LinkedIna poza LinkedInem. To jest zauważana sieć portali typu, nie wiem, Business Insider, Washington Post. Możemy również wrzucić blacklistę portali domen, na których nie chcemy się świecić z reklamą, natomiast w Polsce nie ma znaczenia, czy zaznaczymy, czy nie. Dalej, jak już sobie ustawimy targetowanie, ustawiamy oczywiście sobie daty, budżety. Tutaj może wspomnę o estymacjach, które możemy sobie zrobić, jeśli nie wiemy, jaki jest zasięg i ile możemy wygenerować klików, dajmy na to, no to możemy sobie wyznaczyć, dajmy na to, że możemy wydawać 200 euro dziennie. Tutaj wpisuję specjalnie dosyć dużą, przyjmijmy, chociaż w niektórych kampaniach mamy dużo większe budżety, ilość dziennego budżetu po to, aby poznać prawdziwy potencjał, tak? No bo jak tutaj wpiszę mniejszy potencjał, to przy miesięcznej emisji wyjdzie mi zakrzywiona estymacja. No i tutaj
tak jak widzicie, zmieniając CPC, dajmy na to, wezmę sobie 3, widzimy, jakiego rodzaju potencjał możemy wykręcić przy danej ustawionej właśnie danej stawce. Jest również opcja wyboru różnego rodzaju, może inaczej, na ile chcemy korzystać z algorytmu LinkedIna, to znaczy, czy pozwalamy mu dobierać CPC, raczej może nie rekomenduję, ponieważ możemy się zdziwić, ta stawka CPC czy CPM może być bardzo wysoka, możemy sobie wyznaczyć konkretne CPC, pokierować system tak, aby działał mniej więcej w obrębie CPC, które wrzucamy, także tych opcji jest dosyć dużo, targeted CPC bid jest nowym rozwiązaniem od około 3 dni, tutaj po prostu system będzie oscylował wokół tej stawki, którą ustawiamy. Spojrzę na chwilę na pytania, bo może coś się pojawiło. Wybierając kraj Polski, ja wersję nikomu N, dotrzemy do osób polskich, które mają zarówno język angielski, dokładnie tak, natomiast tutaj istnieje obawa, czytam pytanie od pani Klaudii, że tutaj istnieje obawa, że jeśli wrzucimy, damy targetowanie na English, a kreacja będzie po polsku, no to LinkedIn może nam zbanować taką kreację, bo docelowo, zgodnie z dobrymi praktykami, powinno być tak, że wersja językowa odpowiada językowi kreacji oraz oczywiście językowi strony, na którą ją kierujemy. Czy Insight tak da nam informacje, których nie dostarczy nam Google Analytics? Zdecydowanie. Przede wszystkim będziemy mieli, znaczy przede wszystkim, jedną z takich informacji, dlatego tak mocno zwracam uwagę na demografię na LinkedInie, ponieważ jest to unikalna rzecz, jeśli chodzi o LinkedIna. Jak widzicie, tutaj mamy na przykład nazwy firm, które możemy wykorzystać po prostu, przekazując je do działu konsultantów czy sprzedaży. Możemy to również wykorzystać oczywiście przy targetowaniu. Tak, także mamy na przykład informacje odnośnie tego, jakim firmom, użytkownikom reprezentujących jakie organizacje emitowaliśmy reklamę, ile z nich klikało, jakie były conversion rate i tak dalej. Także takie informacje, o ile mi wiadomo, w Google Analytics nie oświadczymy. Także jeśli chodzi o LinkedIn, rzeczywiście te dane zarówno przy website demographics, przy tej opcji bez kampanii, jak i w tych raportach z kampanii, to są mega unikalne dane i są one inne niż te, które są w Google Analytics. No wiadomo, jak ustawić CPC, jeśli brakuje benchmarków branżowych. No ja tutaj często polegam na moim doświadczeniu, tak, po prostu danych historycznych, czy danych historycznych kampanii, które przeprowadziłem, no przeprowadziłem ich co najmniej paręset, jak nie parę tysięcy, także oczywiście tutaj polegamy na danych wstecznych, na historycznych. Ale oczywiście też bardzo mocno zwracam uwagę na to, że odkąd LinkedIn jest platformą w pełni, która przeszła na rozliczanie w formie aukcji drugiego stopnia, tak tutaj licytujemy zawsze, niezależnie od tego, jaki to jest model rozliczeń, po prostu musimy to testować, bo może się okazać, że, nie wiem, przykładowo jakaś firma IT z Polski, jakiś lider IT z Polski chce dotrzeć do IT menadżerów, tak, ale dajmy na to, 5 innych firm w tym samym okresie czasu również dociera do takiego targetu, no to te stawki będą dużo wyższe, prawda? A w kampanii, nie wiem, na przykład podczas wakacji może się okazać tak, że po prostu ta konkurencja na dany target będzie mniejsza i te stawki będą zupełnie inne, także bardzo ciężko jest niestety określić jakiś benchmark stawki dla danej branży. Może w ten sposób odpowiem na to. No i oczywiście jak sobie poustawiamy te wszystkie rzeczy, które tutaj, o których sobie wspomnieliśmy, możemy też dodać konwersję, jeśli chcemy właśnie wykonywać kampanie skupione na konwersji i możemy sobie przejść dalej, przechodząc dalej, oczywiście później to wszystko możemy edytować, przechodząc dalej możemy też stworzyć kreację, ja tutaj sobie pozwoliłem wcześniej stworzyć kreację, możemy ją dodać do planu kampanii. I tak jak widzicie, dalej z kreacją możemy sobie zobaczyć preview, jak to wygląda na desktopie oraz na mobilu. Oczywiście kreacja może się delikatnie różnić później. Tak jak widzicie, nawet małą ilość tekstów ucina na mobilu. Także jeśli tutaj zrobimy ścianę tekstu, i tak mało kto to przeczyta, prawdopodobnie prawie nikt. Także pamiętajmy o tym, żeby się jakoś bardzo mocno nie rozpisywać na postach, które mają być reklamą właśnie. Ale jeśli na przykład pracujemy w agencji, nie wiem, chcemy przesłać szefowi, dajmy na to taką kreację, to możemy sobie udostępnić taki preview i tutaj przesłać takiego linka właśnie z daną kreacją do szefa, czy jeśli jesteśmy agencją, to do innych osób, dajmy na to. Możemy też oczywiście edytować taką kreację oraz dodać kody trakujące. To mogą być kody odsłon i klików, jeśli chodzi o aktualizacje sponsorowane. Kody obecnie, które możemy wrzucić, to są kody googlowe, z tego co wiem tylko, i chyba jeszcze jednej platformy, aczkolwiek nie wszystkich na pewno. Natomiast jeśli chodzi o e-maila, na przykład nie możemy wrzucić kodów impresji, możemy wrzucić tylko tak zwanego click taga.
Natomiast jeśli chodzi o mierzenie w ogóle w panelu reklamowym, jak i integrację LinkedIna Campaign Managera z zewnętrznymi platformami, to tutaj LinkedIn od jakiegoś roku, półtorej bardzo się otwiera na to, ponieważ wcześniej była to bardzo zamknięta platforma, nawet jeśli chodzi o takie pajączki, jak przykładowo, no nie wiem, chociażby Brand24 i Michała, natomiast w chwili obecnej wiem, że platforma się otwiera. No i oczywiście Sherby jest świetnym przykładem, prawda, korzystającym z API LinkedIna, gdzie LinkedIn się otwiera właśnie, udostępnia coraz więcej informacji, także ta integracja z zewnętrznymi platformami jest na dużo wyższym poziomie niż jeszcze wcześniej. No i to chyba to by było tyle z takich najważniejszych rzeczy. Jak się domyślacie, bardzo ciężko jest w ciągu godziny przekazać dużą ilość informacji czy przeprowadzić warsztat. Bardzo dziękuję za każde dobre słowo. I co? I chyba powoli będziemy kończyć. Pytanie, jak tutaj teraz chciałem zapowiedzieć następnego prelegenta, ale nie wiem, czy Bartek już jest u nas w pokoju. Jest już Bartek, tak? Czyli... Tak, jestem. Słuchałem, bardzo ciekawie opowiadałeś o tym, bo dla mnie, szczerze powiem, panel to nie tyle czarna magia, ale nie, do tej pory nie musiałem korzystać, także dla mnie ciekawe wprowadzenie w to, co robisz. Jasne. Także słuchajcie, jak już sobie uzbieramy, jak już sobie zbudujemy mocną markę, uzbieramy sobie leady, które są, prawda, dla nas wszystkich marketerów tak bardzo ważne, no to później przechodzimy właśnie do social sellingu i tutaj Bartek wchodzi cały na biało, jest mega ekspertem, ja go bardzo szanuję, często korzystam z tipów od Bartka i mówię to szczerze, bo ja akurat nie uważam się za eksperta, jeśli chodzi o social selling, ja zajmuję się tą działką dla marketerów. Także przekazuję pałeczkę Bartkowi, i bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy warsztat.